Siema, z tej strony komunikacyjny Mix i wracam z dobrą energią na kanał. Dobra, ale bez zbędnego przedłużenia, dzisiaj się zajmiemy zestawem z LEGO City o numerze 60243. Takie oto coś. No i możecie uznać, że to zestaw 2 na 10, ale jedyną dobrą rzeczą jest ten magnes. Otóż sam tak twierdziłem, ale okazało się zupełnie co innego. I sama konstrukcja helikoptera mi się nawet spodobała. No fajnie, mamy magnes. Tutaj pewnie ciekawi jesteście, jak to, że ten magnes to przyciąga i wszystko na tym filmie wam pokażę. Tutaj mamy jeszcze imiona figurek, więc będzie tak 10 na 10, mam nadzieję. Więc zaczynamy. Dobrze, więc pierwszą rzeczą, która leci na ogień, to coś małego, ale fajnego, czyli taki oto motocykl. Fajny, taki czerwony, błyszczy się, beztynowy. Ogólnie za zestaw trochę przepłaciłem. Chyba przepłaciłem, bo 119 zł, no to trochę drogo. Taki typowy motor. Ląduje do mojej nowej kolekcji. Ale co z tego? Mamy też figurkę do tego motoru. I to jest taki koleś, ziomal. I cash, dokładnie. Przyszedł po forsę. Więc fajna figurka. On ma właśnie imię. Już wam pokazuję. Właśnie. Ostrość łap. Chyba jest ostrość. Nie umiem je złapać. Trudno. Kolejną rzeczą, którą się zajmiemy, to kolejna figurka w zależności. Tylko teraz to będzie pani. O. Taka fajna. Szybki takie teraz mamy przezroczyste, takie bezbarwne, więc fajnie, nóżki, błyszczy się fajnie, więc kolejna figurka, ale ona nie ma imienia. No i do tej figurki otrzymujemy taki kład, który już no nie podoba mi się. Lepszy był motor, mogli dać taki drugi, ale niebieski z jakimś nadrukiem, by było od razu lepiej. Tutaj to jest oczywiście naklejka, co już umiecie zauważyć. Więc czarne felgi, chyba nowość, jeśli chodzi o ten element. Dokładnie to nie wiem. Więc kolejny taki kład do mojej kolekcji trafił. No i teraz zajmujemy się czymś większym. No to tym takim autem czerwonym. Oczywiście wszyscy myśleli, że tam będzie pewnie schowek, a tu nagle i pewnie wszyscy myślą, że tam są banknoty, oj sorry. A tu diaksy. Fajnie, bo mamy dwa czerwone, dwa takie białe kryształy, no i takie niejako żółto-oliwne, coś w tym stylu. Tutaj mamy taką fajną naklejkę psa, bardzo podobną do mojego. No i tutaj mamy taką panią złodziejkę. Numer 5382. Typowe, na druk z dwóch stron, więc fajnie. Dużo tutaj nie ma co omawiać w figurkach, bo figurki, szczerze, to no, nie jest to, co było kiedyś. Kiedyś były lepsze Benki, nie Benki. W ogóle bym chciał, żeby powróciła seria Space. Przynajmniej mieliśmy w LEGO Movie 2 klasycznego Benka. Koniec z takim uśmiechem. Rejestracja typowa. To idzie. O.
Trochę zepsułem, ale to nic, bo błotnik można dać tu i taki safe zabrać. No i tutaj widzicie taki magnesik. No i oczywiście mamy nasz helikopter. Oczywiście mu ten magnes tak w dwie strony może. No i patrzcie. Fajna funkcja to jest. No a jeśli o helikopter, mamy niebieskie szyby. Starałem się w miarę równo przykleić naklejki. W miarę. Tutaj już wyszło chyba nawet i lepiej. Nawet bym powiedział. No, tutaj nie ma takiej białej przerwy przynajmniej. No i mamy kolejną figurkę o swoim własnym imieniu. Tutaj mamy jeszcze taki klasyczny daszek do aut. No i kolejną figurkę o imieniu. Sam Griselt, jak dobrze mówię. Tutaj mamy taki ster typowy. Jeszcze drugie miejsce, może dla policjanta lub złodzieja. Mamy tutaj dwa takie silniki. Łopaty czy silniki, no nie, silnik to nie jest. No wiecie, ten cały mechanizm, dzięki któremu helikopter może do góry lecieć. Też za bardzo się nie znam. Tutaj mamy to takie małe śmigło i złota odznaka. No i ogólnie nawet fajnie się prezentuje. Spodziewałem się, że to będzie takie małe, które się nie będzie w ogóle mi podobać. Ale kupiłem to głównie z jednak, w sumie z dwóch elementów. No jakby to było do tego, to nie przypnie. Tutaj mamy taki, wiecie, magnes i tu mamy magnes i... A co innego jakby było tak. Żeby udowodnić, że to nie jakiś fake. No i tak to się ogólnie prezentuje. O, ściany wypadają, super. Tutaj oczywiście zapomniałem jak zwykle powiedzieć, że mamy tu takie naklejki. Spoko nawet, fajnie nawet wkleiłem. Więc z tego się też cieszę. Że niekiedy fajnie umie nakleić naklejki, a czasami po prostu nie umie. No i helikopter, to by było na tyle w tym filmie. No i sami ocenicie, czy warto to kupić. Do kolejnego filmu.